Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam W i zapraszam Was dzisiaj na film o laureatach Literackiej Nagrody Nobla. Czytacie noblistów? Lubicie czytać książki nagrodzone w różnych konkursach literackich, na różnych festiwalach i w różnych plebistytach? Ja tak, ale po noblistów sięgnęłam. Całkiem niedawno, niedawno, czyli jakieś kilkanaście lat temu, ale jak ktoś czyta praktycznie od dzieciństwa, no to jest niedawno. Zachęciła mnie do tego koleżanka blogerka Ania z bloga, przeczytałam książkę, która kiedyś wymyśliła bardzo fajne wyzwanie pod tytułem Czytamy Noblistów. A że zasady były bardzo proste, ponieważ tak naprawdę ich nie było. Trzeba było po prostu czytać sobie dowolne książki laureatów Nagrody Nobla. Tak więc przystąpiłam do niego i okazało się, że noblistów już wcześniej czytałam, nie wiedząc o tym, że są to książki nagrodzone i że noblistów da się czytać da się czytać także z dużą przyjemnością. Zatem od tamtej pory już oczywiście wyzwanie dobiegło końca ale ja cały czas lubię sięgać po książki nagrodzone każdego roku przez Akademię Szwedzką. Dzisiaj przygotowałam sobie kilku z nich, ponieważ to jest to, co ostatnio czytałam, i ułożyłam sobie od najświeższych noblistów do najstarszych. Ostatni będzie Hemingway. Pierwsza na samej górze to jest książka na karteczce, czyli Bliscy, Eni Erno. To jest laureatka z zeszłego roku, której jedną książkę już przeczytałam tuż po tym, jak Francuska pisarka otrzymała nagrodę Nobla i to była książka pod tytułem Lata. Nie zrobiła ona na mnie największego wrażenia. Była ok, ale generalnie uznałam, że nie jest to osiągnięcie na miarę tak poważnej nagrody. Ale niedawno okazała się w Polsce inna książka, inny przykład, pod tytułem Bliscy. I ta książka spodobała mi się o wiele bardziej. To jest naprawdę świetna opowieść. O samej autorce, o jej rodzinie, o jej bliskich. Bliscy taki jest tytuł, czyli pisze o swojej mamie, swoim tacie oraz o siostrze, której nigdy nie poznała, ponieważ siostra umarła kilka lat przed tym, kiedy Ani pojawiła się na świecie. To jest bardzo osobista opowieść o jej korzeniach, o tym, jak rodzice traktowali siebie nawzajem, o tym, jak traktowali ją. W jaki sposób zarabiali na życie, w jaki sposób się zachowywali, jakie mieli poglądy, co próbowali wszczepić swojej córce, swojej jedynaczce. To także książka o tym, dlaczego ani nie poznała swojej siostry wcześniej. Rodzice nigdy nie wspominali o tym, że miała siostrzeczkę, która nie żyje. Dowiedziała się tego zupełnie przypadkiem, podsłuchując rozmowę mamy z jakąś panią. Później przez całe życie zastanawiała się, co też skłoniło rodziców do tego, żeby ukryć przed nią ten fakt. Czy też rodzice ją porównywali do zmarłej siostry? Czy sądzili, że jest lepsza, a może gorsza? I tak dalej. Zadawała sobie mnóstwo pytań. To jest także książka o odchodzeniu, ponieważ... Najpierw odszedł jej ojciec, później dość długo umierała jej matka, która najpierw chorowała na demencję. Bardzo piękna, bardzo osobista opowieść, napisana cudownym językiem, bardzo ładnie przetłumaczona. Bardzo Wam polecam. Jeżeli jeszcze nie czytaliście książek Nobliski z zeszłego roku, warto sięgnąć po tę, która ukazała się niedawno, czyli Bliscy. Tutaj mam noblistę z 2021 roku. To jest afrykański pisarz Abdul Razak Gurnach. Książka pod tytułem Powróceni. To jest saga rodzinna, która rozpoczyna się na początku XX wieku w Afryce Wschodniej i opowiada o czwórce osób, które na początku, oczywiście, jak to wsadzę, są młode i poznajemy ich losy aż do późnych lat ich życia. Są to historie dość smutne, ale kiedy tak naprawdę porównamy sobie losy tych dzieci afrykańskich z losami na przykład dzieci chłopskich w Polsce mniej więcej w tym samym czasie, to okazuje się, że stopień, skala okrucieństwa była bardzo podobna. Jeden z bohaterów Górnacha został Oddany jakiemuś mężczyźnie przez ojca za długi. Inny został porwany przez żołnierza. Jedna dziewczynka trafiła na wychowanie do praktycznie obcych ludzi, którzy bardzo okrutnie ją traktowali. Jeden z mężczyzn był w wojsku, wrócił do siebie. Okazało się, że nie ma już nikogo z jego rodziny, a on nie potrafił odnaleźć się w nowym miejscu. Są to historie dość okrutne, ale to historie o człowieczeństwie. O tym, że czasami doznajemy zła, a czasami zło czynimy. Ta książka jest też o tyle ważna, że pokazuje historię kolonialną. Pokazuje jak mieszkańcy Afryki zostali wykorzystani przez białych kolonistów, jak zostali włączeni w konflikty, które ich nie dotyczyły. Młodzi. Afrykańscy mężczyźni zostali wcieleni do wojsk, czy to brytyjskich, czy też niemieckich, i walczyli w wolne, wojnach, które ich nie dotyczyły. Walczyli pod dowódcami, których nie rozumieli bardzo często nie rozumieli ich języka, nie wiedzieli w ogóle o co w tych wojnach chodzi. Ale oczywiście ginęli na nich, czy też doznawali poważnych obrażeń. Jest to bardzo ciekawa książka. Jest w niej sporo. Terminologii, to sporo słów, których prawdopodobnie nie będziecie rozumieć, ale tłumacz w przedmowie pisze, dlaczego podjął decyzję, aby w taki sposób właśnie pozostawić te wyrażenia. Także powróceni, myślę, że warto. Jest to taka zwykła saga rodzinna, opowieść o losach ludzi, ale dla nas nieco egzotyczna, ponieważ dzieje się w Afryce. Kolejna książka to znowu karteczka. Noblistka z 2004 roku, bodajże, Austriaczka Elfriede Jelinek. Niedawno wysłuchałam sobie audiobooka z jej najsławniejszą powieścią, czyli pianistką. Powiem Wam szczerze, że nie za bardzo wiedziałam, czego mam się spodziewać, i trochę się zszokowałam słuchając tej powieści. To jest historia córki, która jest już dojrzałą kobietą, oraz jej matki, która ogranicza swoją córkę na każdy możliwy sposób, która tak naprawdę całkowicie odbiera jej wolność, na przykład każąc ze sobą spać w nocy. Matka stara się kontrolować każdy ruch swojej dorosłej, a tak naprawdę już lekko podstarzałej córki. Ta córka pracuje jako pianistka, właśnie ona. Pracuje w szkole muzycznej i także ma, ma jakichś prywatnych uczniów, którym udziela lekcji. Generalnie jest bardzo znudzona swoim życiem, ponieważ jej dni oscylują pomiędzy pracą i domem. Bardzo rzadko udaje jej się wyrwać jakiś czas tylko dla siebie, ale kiedy to robi, zajmuje się rzeczami, o które prawdopodobnie byśmy jej nie podejrzewali. Ona jest zafascynowana kulturą erotyczną, pornograficzną. Chodzi w miejsca, do których samotne kobiety zazwyczaj nie chodzą. Czy to do pipszał, czy do kin pornograficznych, czy też na ulice czy w dzielnice, w których odbywają się wieczorami dziwne sceny i w których tak naprawdę bardzo łatwo można zostać ofiarą przemocy seksualnej. Ta kobieta postanawia rozkochać w sobie pewnego studenta, który uczestniczy na jej lekcji. Powiem Wam, że było to chwilami dość obrzydliwe doświadczenie, trochę obleśne, szokujące, ale dotrwałam do końca i bardzo się cieszę. Natomiast nie jestem pewna, czy ta powieść zachęciła mnie do sięgnięcia po inne przykłady twórczości jelinek. Chyba jednak nie, chyba sobie odpuszcza, bo nie lubię takich dosadnych scen seksualnych, a zwłaszcza takiego brudnego, obrzydliwego seksu, który ona opisuje w swojej powieści. Kolejna książka to zupełnie coś innego. To jest noblista, zdaje się, z 2002 roku. Węgier Imre Kertesz. Książka, jak widzicie, dotycząca II wojny światowej, ponieważ okładka nawiązuje do bramy w Auschwitz. Jest to powieść oparta również na faktach, na losach samego autora, który opowiada o roku spędzonym przez siebie w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. Kertesz trafił do obozu koncentracyjnego, będąc nastolatkiem, miał 14 czy też 15 lat. Trafił tam zupełnie sam. Nie wiedział, co to jest obóz koncentracyjny. On był Węgrem, a jak wiecie, Węgry dosyć łagodnie przeszły II wojnę światową, ponieważ kolaborowały z Niemcami. Ale w pewnym momencie zaczęto także z Budapesztu i z całego kraju wywozić Żydów na północ, gdzie trafiali do obozów koncentracyjnych na terenie Polski czy też Niemiec. I w taki też sposób ten chłopiec trafił najpierw do Auschwitz. On opowiada o tym, jak wyglądało tam życie, ale także przede wszystkim mówi o swoim zagubieniu, o tym, jak się zachowywał, jak działał zupełnie po omacku i w jaki sposób udało mu się uniknąć najgorszego losu. Tutaj on nie mówi absolutnie o żadnym wyrachowaniu, czy o jakichś sztuczkach, które musiałby robić, aby uniknąć komory gazowej. On opowiada o tym, że czasami po prostu miał szczęście, czasami tak się złożyło, że uniknął go najgorszy los, ale też tak naprawdę pomoc dla niego przyszła w ostatniej chwili, kiedy był już bardzo, bardzo chory. Jeżeli lubicie takie powieści, takie historie obozowe. To jak najbardziej sięgajcie, bo jest to bardzo ładnie napisane, bardzo poruszające. No i przede wszystkim prawdziwe. I zostały mi jeszcze w ręce dwie powieści Hemingwaya. Pierwsza jego powieść, i ostatnia jego powieść. Więc mamy tutaj taką klamrę. W ogóle muszę to powiedzieć. Jestem przeszczęśliwa, że wydawnictwo marginesy zdecydowało się na wznowienie twórczości Ernesta Hemingwaya i to jeszcze w nowych przekładach, przekładach, które świetnie się czyta, które zostały uwspółcześnione, które naprawdę są świetne. Pierwszą z książek Zaś słońce wschodzi czytałam będąc na studiach. To była moja lektura. Tytuł wtedy brzmiał Słońce też wschodzi, o ile dobrze pamiętam. I kiedy byłam studentką, to ta książka mi się w ogóle nie podobała. Więc pomyślałam sobie, że fajnie będzie wrócić do tego tytułu i zobaczyć, jak sprawa się będzie przedstawiała po wielu, wielu latach. No i okazało się, że po latach książka nadal mi się nie podoba. Moim zdaniem jest to opis klasy próżniaczej, która nic nie robi, tylko chodzi na wyścigi, spotyka się, romansuje rzuca jedną kobietę po to, żeby zaraz związać się następną i potem jeszcze znowu wrócić do tamtej poprzedniej. Po prostu dla mnie to było potwornie nudne doświadczenie. Ludzie, którzy nie pracowali, aczkolwiek jak później można przekonać się z ruchomego święta, to oni coś tam pracowali, natomiast tutaj praktycznie o pracy niczego nie ma. Tylko wydawali pieniądze, chlali, uprawiali seks i w zasadzie niczym innym się nie zajmowali. Oni wyjeżdżają tutaj sobie na Korridę do Hiszpanii, ale powiem Wam, że tak jak ta książka mi się nie podobała, tak dalej mi się nie podoba i nie widzę celu jej napisania. Jest to dla mnie książka Hemingwaya, którą można sobie odpuścić. Ruchome Święto nawiązuje mniej więcej do tych samych czasów, kiedy Hemingway mieszkał w Europie, kiedy mieszkał w Paryżu i on opisuje tutaj w takich krótkich opowiadaniach o swoim życiu w Paryżu ze swoją pierwszą żoną, ale także o ludziach, których tam spotykał oraz o miejscach, które odwiedzał. To są bardzo pięknie napisane historie. Niektóre z nich w tym wydaniu mają po dwa, trzy zakończenia, ponieważ Hemingway nigdy tej książki sam nie ukończył. On umarł zanim zdecydował się na ostateczną wersję niektórych tych opowieści. Wobec tego, w pierwszym wydaniu po jego śmierci, jego spadkobiercy postanowili wydać z takimi zakończeniami te opowieści, jakie uważali sami za stosowne. Natomiast w tej książce mamy powrót do rękopisów Hemingwaya, do jego szkiców, i zamieszczone zostały. Alternatywne zakończenia, takie o których autor myślał, ale na które się ostatecznie nie zdecydował, bo nie zdecydował się na żadne, ponieważ książki nie zdążył sam wydać. Są to też opowieści, na przykład, o jego znajomości z Fitzgeraldem, który był alkoholikiem, przeżywał trudności w związku ze swoją żoną Zeldą, która była chorobliwie o niego zazdrosna. Zazdrosna o niego jako o mężczyznę, ale chyba przede wszystkim o jego powodzenie i jego talent pisarski. Są tutaj także opowieści o innych ludziach, na przykład o znajomości z Ezra Poundem, o częstych wizytach w księgarni Shakespeare and Company, którą prowadziła... Kobieta bardzo sprzyjająca takim aspirującym pisarzom, która wypożyczała im książki bez opłaty, czy też bardzo często wspomagała ich finansowo, kiedy byli w tarapatach. Ta książka jest bardziej prawdziwa. Ona pokazuje, że ci korespondenci mieszkający w Europie w tamtych czasach to wcale nie prowadzili tak próżniaczego życia, jak mogłoby nam się wydawać po przeczytaniu tej pierwszej powieści autora. Oni bardzo często klepali biedę, bardzo często czekali aż przyjdą przelewy za artykuły, które napisali. Odkładali pieniądze, żeby móc wyjechać na przykład na narty czy też do Hiszpanii na koridę. Także to co w tej pierwszej powieści wydawało mi się takie sztuczne, nieprawdopodobne i głupie, tutaj zostało w dużej mierze wyprostowane i te Opowieści czyta się naprawdę bardzo dobrze. Także, gdybyście chcieli rozpocząć swoją przygodę z Hemingwayem, pewnie wszyscy znacie starego człowieka, i może, bo to była lektura, ale gdybyście chcieli poczytać coś więcej, to naprawdę warto sobie zacząć od tej ostatniej powieści Hemingwaya, która dotyczy jego młodych lat, jego młodości spędzonej w Europie. Rozglądam się, ale nie. Więcej książek nie przygotowałam, noblistów. To jest to, co przeczytałam w ostatnich tygodniach. Oczywiście będę sobie czytać w swoim tempie dalej kolejnych laureatów Nagrody Nobla. Być może sięgnę po nazwiska, których jeszcze nigdy nie przeczytałam, i w swoim czasie Wam opowiem. A teraz proszę, odpowiedzcie na moje pytanie, które postawiłam Wam na początku. Czy czytacie noblistów? Kogo polecacie? Z kim się najlepiej czujecie podczas lektury? Pozdrawiam Was serdecznie. I do zobaczenia już za tydzień. Pa 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 pa.